szlifierka kątowa Makita GA029G z linii XGT40V Max, zasilana prądem o maksymalnym napięciu 40 V, to profesjonalne elektronarzędzie akumulatorowe o wysokiej mocy i wytrzymałości na ekstremalne obciążenia, przeznaczone do wykonywania najtrudniejszych zadań. Zastosowano w niej zaawansowaną, programowalną elektronikę cyfrową i najnowszej generacji silnik bezszczotkowy, który napędza tarczę do szlifowania i cięcia o średnicy 125 mm. Testy szlifierki kątowej Makita GA029G rozpoczęliśmy od bardzo szybkiego przecięcia stalowego pręta zbrojeniowego o średnicy 20 mm. Źródłem wysokiej mocy dla testowanej szlifierki są akumulatory XGT o maksymalnym napięciu zasilania wynoszącym 40 V. Zastosowano w nich najnowszej generacji ogniwa litowo-jonowe chronione trójwarstwową wodoodporną strukturą. Akumulatory mają wzmocnione obudowy i szyny mocujące do elektronarzędzi oraz styki zabezpieczone przed zwarciem. Wyposażono je też w czterodiodowy wskaźnik stanu naładowania. Do ładowania baterii służy szybka ładowarka Makita DC40RA. Ładuje ona całkowicie 2,5 amperogodzinny akumulator BL4025 w 28 minut, zaś 4 amperogodzinny BL4040 w 45 minut. W teście drugim błyskawicznie wykonaliśmy standardową próbę przecięcia prostokątnego profilu stalowego o grubości ścianki 3 mm. Pozycję osłony w testowanej szlifierce reguluje się beznarzędziowo za pomocą wygodnej w obsłudze dźwigni odblokowującej. W teście trzecim podnieśliśmy znacznie poprzeczkę trudności i sprawnie przecięliśmy gruby stalowy płaskownik. Szlifierka kątowa Makita GA029G wyposażona jest w 5-stopniową regulację obrotów w zakresie od 3000 do 8500 obrotów na minutę. Ich ustawienie ułatwia wykres podający wartości prędkości obrotowych na poszczególnych 5 ich stopniach. W próbie czwartej dokładne ustawienie prędkości obrotowej umożliwiło nam czyste przecięcie płaskownika ze stali nierdzewnej. Testowana szlifierka wyposażona jest w funkcję łagodnego rozruchu i szybki hamulec wrzeciona. W próbie piątej szlifowaliśmy wykańczająco płaskownik stalowy, uzyskując bardzo dobry rezultat jakościowy. W kolejnym teście tarczą listkową o granulacji P40 przez 30 sekund usunęliśmy 24 gramy materiału stalowego, co jest bardzo dobrym wynikiem w klasie szlifierek kątowych 125 mm. Testowane elektronarzędzie ma AutoStart Wireless System wykorzystujący technologię Bluetooth i między innymi współpracuje z odkurzaczami akumulatorowymi Makita wyposażonymi w ten sam system. Dzięki sparowaniu urządzeń możliwe jest uruchamianie i wyłączanie odkurzacza za pomocą szlifierki. W teście siódmym w bloczku z betonu B30 wykonaliśmy bardzo sprawnie bruzdę 2,5 na 80 cm za pomocą diamentowej tarczy Diamak. Szlifierka wyposażona jest w funkcję anti-restart, która uniemożliwia jej uruchomienie na skutek zamocowania w niej akumulatora. Urządzenie możemy tylko uruchomić bezpiecznym włącznikiem z blokadą, który musi być cały czas wciśnięty, aby mogło pracować. Podczas próby ósmej tarczą diamentową Diamak w bloczku granitowym wykonaliśmy bardzo szybko bruzdę o głębokości 2,5 cm i długości 40 cm.
Testy zakończyliśmy szybkim cięciem w bardzo twardej cegle klinkierowej, wykonując bruzdę o głębokości 2,5 i długości 25 cm. Naszym zdaniem akumulatorowa szlifierka kątowa Makita GA029G z linii XGT40V Max to elektronarzędzie wszechstronne, zaawansowane technicznie, zapewniające wysoką efektywność pracy i pod tym względem odpowiadające tego typu profesjonalnym urządzeniom przewodowym o mocy nominalnej 1500 W. Do tego testowana szlifierka jest urządzeniem bezpiecznym w pracy, ergonomicznym i łatwym w obsłudze.